gramy dalej. Ostatnia koperta numer 38. Proszę o pytanie. Jak brzmi nazwa stolicy Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej? No Węgier to bym znała. Też łatwe, prawda? No tak, bardzo. No wariant na wszelki wypadek powiem. Tak, no, tak. Stolice, stolice. Ja mogę podpowiedzieć warianty, nie da rady. Pan reżyser się nie zgodzi. Ja bym wolała. Ale słucham? Ja bym wolała trzy warianty, bym podpowiedziała, a pan reżyser da czwarty wariant. Dopiszę, ja podpowiem trzy warianty, jakie by mogły być, a reżyser dopisze czwarty wariant. Pan redaktor. Redaktor, tak? Tak. Aha, bo redaktor dopisuje, dobrze. No. To redaktor, bardzo proszę, proszę pana redaktora. Proszę spróbować. Paryż. Budapeszt. I Kanada, to nie. Może jeszcze jakąś stolicę znam. Helsinki. Te trzy. Ja bym na przykład sobie wyobrażała. Ja pani problem ze stolicą Kanady, czuję to, prawda? Wie pani jaka stolica Kanady? No, to ale jaka? To już jest no jaka? Poza programem. No jaka? Kanada? Kanada pani powiedziała, tak? No. Może mnie uduszy. No dobrze myślałem. A kazał mi się uczyć stolic. Czytam warianty. Bujumbura, Asmara, Gaborone czy Yamoussoukro? Bardzo śmieszne. Wybrzeże Kości Słoniowej. A może i może odpowiedzieć? Ja myślę, że tak zapewne stresuje. Obywatele Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej oglądają nasz program. No i mogą być obrażeni teraz. Nie, to odpowiem zaraz. Republika Kości Słoniowej. Bujumbura. Asmara. Czy to jest możliwe? Gaborone. Yamoussoukro. To tak jakby jest z jakiegoś japońskiego. To już w ogóle. Yamoussoukro! Ba! Nie. Yeah. Bujumbura to już w ogóle. Może albo Asmara, albo Gaborone. Jaka jest odpowiedź? Asmara. To może być... Yamoussoukro! Odpowiedź D. Nie może być. Dobre, tak. No trudno. 38. Do niszczarki poproszę. Dwie koperki. Co z nimi robimy? Może bym sprzedała tą trójkę. Panu. Aha. A trzynastkę na razie zostawimy. Trzynastkę dla siebie, a trójkę sprzedać, tak? Tak, no niech tak zostanie na razie w takiej opcji. Dobrze. No mam nadzieję, że nie wyjdzie z minus 100. O trójce mówimy teraz, tak? Tak, tak. Proszę bardzo. Więc sobie myślę, że na razie sprzedam trójkę, może ją odkupię, tak pana zakręcę, że zakupię więcej niż sprzedam. No, potem trzynastkę wymienię, potem sportem zamienię i tak wyjdzie, że wyjdę z 5 kopertą. Na przykład. Aha, nie da się. No dobra. No to na razie jedną sprzedam panu. Trójkę, tak? Trójkę na razie, tak. Sprzedaję trójkę panu. Za 8 tysięcy. Panie Magdaleno, mamy jeden problem tylko. Tak. Nie macie tyle. Czas programu się kończy. I mamy bardzo mało czasu. Więc nie mamy czasu na to droczenie się, tą całe, co pani powiedziała teraz, prawda? No to fajnie w sumie. Pięć, zakręci pani coś, tak dalej. Pan też. A, kwota, dziękuję, do widzenia. Kwota, dziękuję, do widzenia? Tak, bo muszą za chwilę reklamy wchodzić. No to 50 tysięcy. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Dobrze, a pieniążki? Nie, nie, 50 tysięcy nie, no. Aha, tak, no to nie powiedział pan ile, no. To taka, że mógł zaakceptować. Raz, dwa, tak już. Tak jak powiedziałam, 8 za trójkę, 13 zabieram. Za drogo. Dobrze, niech będzie panie Krzysztofie za 5. Będzie skóra dla męża i nawet nie, taką sobie wybrał. Pani Magdo. Obie koperty kupię za 4 tysiące. O, panie Krzysztofie. Idą? Nie. Za 4 idą? Nie. Za 5? Nie. 6 tysięcy ostatecznie. 6 tysięcy? Nie. 6 tysięcy mówiłam, jedna koperta, także dwie nie. 7 tysięcy dwie. Troszkę mało.
Nie, za 3 7 tysięcy? 6,5 mówiłam jedną, no to tak jakby to za 500 zł. No wie pan co, prezent niby też takie są. Ale nie, za mało. Myślę, że tak jak ta 6,5, no to ta chociaż niech będzie no 5, to niech będzie no ile tam? 11,5. I to będzie ostateczna wersja, to wyjdzie 10 tysięcy pod liczenie. Dobrze, koperty są pani. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Oglądamy? A, niech będzie. Może być. Samochód! Aha! O, minus 100%. Trudno.